Witam serdecznie przed pojedynkiem rewanżowo-derbowym z Zieloną Górą. Jest mi miło tutaj siedzieć i po lewej, po prawej stronie, można powiedzieć, ojców zwycięstwa w Częstochowie, gdzie zrobili razem 12 punktów. Oby tak było w Gorzowie. No, Zieloną Górą zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Wiadomo, to są derby, zawsze derby wzbudzają bardzo dużo emocji, bardzo dużo pozytywnych emocji, ale i też złych. I jeżeli już na początku mówię, to chciałbym zaapelować do kibiców, aby się zachowali tak jak w Zielonej Górze, pokazali pierwszą klasę, oklaskując kapitana Zielonogórzan Piotra Protasiewicza. I jak tak się będą zachować na naszym torze, to będą wśród kibiców najlepsi. To jest tytułem wstępu. A pojedynek zapowiada się emocjonująco. Przegraliśmy w Zielonej Górze 10 punktami. Wiadomo, jakie tam były przyczyny też. Iversen nie pojechał swoich najlepszych zawodów. Skasował 2 silniki. Teraz już te kłopoty ma poza sobą i myślę, że będzie jednym z najlepszych punktów drużyny. Do odrobienia. Na początku skupiamy się na tym, aby zwyciężyć Faluba Zielona Góra. Wielu fachowców twierdzi, że jesteśmy faworytem tego pojedynku, ale patrząc na miejsce w tabeli, Zielona Góra jest wyżej. Ma dobrych zawodników również. My nie przegraliśmy u nas meczu i nie chcemy przegrać. Będziemy skupiać się na tym, aby wygrać to spotkanie, a w trakcie spotkania będziemy myśleć nad ewentualnym odrobieniem punktu bonusowego, ponieważ to nie będzie takie łatwe. 3 biegi trzeba wygrać po 5-1 przy dyspozycji Zielonogórzan. Nie będzie to łatwe, jak podkreśliłem. Plan treningów na zawody przed meczem z Falubazem przedstawia się następująco: w piątek trening, w sobotę generalny trening o godzinie 19. Na treningu nie będzie w sobotę Sumstrema ani Zagara, którzy startują w tym czasie w półfinale Challenge'ów Goryczan. I nazajutrz, jak przyjadą do Gorzowa, odbędą próbę toru. Także będą musieli się zapoznać z nawierzchnią i z owalem gorzowskiego toru. W lidze szwedzkiej zawodnicy gorzowscy jeździli z różnym skutkiem. Piotr Świderski 12-4, Gapa 7. To jest dobry prognostyk, że Tomek wraca do dobrej dyspozycji. Sumstrem 2, ale te najlepsze silniki, które ma, są w Polsce. Jeździł na trochę innych. Dzisiaj spotkanie Kingsley Bellevue i Iversen z Zagarem. Także no, wszystko jest rozplanowane tak, jak trzeba. Zawodnicy się spotkają z nami w sobotę, jak mówiłem, nie wszyscy, i będziemy robić wszystko, aby ten mecz wygrać, dzięki między innymi kolegom. Dziękuję. To, co ja mogę powiedzieć, myślę, że przygotowujemy się do tych zawodów jak do każdych na 100%. Ja osobiście wszystkie motocykle dałem do serwisu. Jutro będą z powrotem na treningach, ja tylko poprzejeżdżam, zobaczę, czy jest wszystko w porządku, tak jak było. Zawody będą na pewno emocjonujące i no, trzeba się skupić i będziemy chcieli to wygrać. Myślę, że będzie wszystko w porządku. Masz jakieś starty jeszcze do niedzieli, czy tylko treningi w Gorzowie? Nie, tylko treningi w Gorzowie, więc będę tutaj pod okiem trenera, więc myślę, że tutaj też trener nam powie, co i gdzie, jaki ma być tor, więc myślę, że w niedzielę nie będzie żadnej niespodzianki. No cóż, na pewno będę chciał pojechać ten mecz tak jak w Częstochowie i tutaj u nas w Gorzowie, a może i nawet lepiej, będę się starał, żeby było w pierwszym biegu te 5-1 dla nas i zobaczymy, jak to będzie. Czujecie się trochę, że to właśnie wypociągnęliście w Częstochowie drużynę do zwycięstwa? To od was jednak dużo zależy, jeśli chodzi o losy pojedynku. Ja na pewno będę się starał, żeby było tak jak w Częstochowie. Będę chciał pojechać na pełnym luzie, bez żadnej napinki, i myślę, że to przyjdzie samo. Jakieś zawody do niedzieli? Nie, tylko trening w piątek i sobotę. Mam nadzieję, że dopasuję się z torem i będzie wszystko ok. Zdaje pan miejsca i materiały w parze, po klubie, po dłużej, a do tego dałoby przewagę w drugiej fazie zawodów.
Mamy trzech liderów. Jest to na dzień dzisiejszy, no może nie wyglądało to w Częstochowie tak, Iversen, Zagar i Kasprzak. I z reguły pod doparowi są do nich stawiani i ustawiać ich w jednej parze powodowałoby, że jedna para byłaby teoretycznie dużo słabsza, a oni mogą spotkać się w biegach nominowanych. Kolejne pytanie. Co może trener powiedzieć o formie, jaką prezentuje jeden z naszych liderów, Matej Zagar? Co może być przyczyną jego słabszej jazdy? Patrząc na formę Iversena, chociaż teraz już dużo lepiej jeździ, Matej Zagar, jak z nim rozmawiam, ma kłopoty sprzętowe, nie jest tak szybki, jak powinien być. No, od samego początku nie prezentuje takiej formy, jak w zeszłym sezonie, ponieważ raz, że liga się trochę skurczyła, jest więcej dobrych zawodników. Druga sprawa, że jeżdżąc w Gnieźnie był, można powiedzieć, takim rodzynkiem, a tutaj niestety jest więcej dobrych zawodników i troszkę mu trudniej, ale walczy z tym, walczy, chce jak najlepiej się przygotować, cały czas silniki daje do serwisu i do tej pory nie jest z tego zadowolony i myślę, że od tego meczu już będzie wszystko ok. A dobrze zrozumiałem, że przyjedzie tylko w niedzielę rano, bo trenuje, nic więcej? Dobrze zrozumiałeś. To wystarczy? Odjedzie próbę toru, moim zdaniem nie za bardzo wystarczy, ponieważ powinien się pofatygować, aby odjechać jeszcze parę kółek w tygodniu, ale jego napięty kalendarz nie pozwala mu na to. Chociaż tor jest do jego dyspozycji. Pamiętam ostatnią konferencję, gdzie sam stwierdził, że jest za mało wjeżdżony, że nie jeździł na gorzowskim torze miesiąc czasu. Teraz ma taką możliwość. Nie ma możliwości. W związku z tym, że on zaczął jeździć w lidze brytyjskiej, no i ten napięty kalendarz. Tak jest. I tak samo te eliminacje do Grand Prix. Grand Prix. Tylko może jakoś zareagować, jeśli na przykład ta forma nie będzie rosła? Macie jakąś możliwość? Nie wiem, są jakieś priorytety? No oczywiście jest priorytet, jeżeli chodzi o Ligę Polską, ale podpisując umowy w lidze angielskiej i na startach w swojej federacji, jest obligowany, żeby startować tam w tym czasie. Ale jeżeli będzie wolna chwila, to na pewno będzie tutaj jeździł. Powiem jedno, że może jeden dzień by się jakiś znalazł. Wiadomo, to na szybkiego wszystko, ale wynik z Zieloną Górą Mateja rozgrzeszy. Jak pojedzie, a jak nie pojedzie, no to wiadomo. Ostatnie coś pytałem. Który mecz derbowy, w którym pan wystąpił, był według pana najciekawszy? Powiem tak skromnie, że każdy mecz derbowy jest ciekawy, każdy wzbudza duże emocje i traktuje te mecze bardzo podobnie. Pytania dodatkowe tutaj do kadry juniorskiej i trenera? To, że Protasiewicza nie ma, to będzie łatwiej dla Stali, czy w ogóle może przygotowujecie się do meczu tak, jakby Protasiewicz miał się pojawić? Tak się przygotowujemy dokładnie. Awizowany skład będzie o 14:00 i nie bierzemy pod uwagę, że go nie będzie, ponieważ różne doniesienia są, że jest lepiej z Barkiem, że jest gorzej, ale jedziemy tak, jakby Piotr Protasiewicz był w składzie Zielonej Góry.